Dzień dobry, nazywam się Wojciech Błaszkowski, jestem adiunktem w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Teresa Martyniuk, rektor Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych w Sopocie. Nauczyciel akademicki na Wydziale Ekonomii i Finansów tejże uczelni. Nazywam się Danuta Kowalska, jestem wykładowcą Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, ale przede wszystkim jestem praktykiem, dyrektorem finansowym i głównym księgowym w firmie. Dzień dobry, nazywam się Anna Szymczak, jestem profesorem Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, prorektorem do spraw kształcenia i rozwoju. Prowadzę zajęcia z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, ekonomiki inwestycji, zarówno na Wydziale Ekonomii i Finansów, jak i na Wydziale Architektury. Sopocka Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia z ponad 20-letnią tradycją. Studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych mają wymiar bardzo praktyczny. Dbamy o to, aby nasi absolwenci uzyskali taką wiedzę, która pozwoli im łatwo uzyskać pracę na konkurencyjnym rynku. Kończąc Sopocką Akademię Nauk Stosowanych, studenci stają się specjalistami. Tutaj ogranicza się do minimum taką typową teorię będącą akademicką abstrakcją. My bardziej koncentrujemy się na wiedzy praktycznej, takiej, którą można później zastosować w życiu zawodowym, ale którą można także wykorzystać w obszarze społecznym. Szczególny nacisk kładziemy na wiedzę praktyczną. Jestem rektorem do spraw kształcenia i rozwoju, więc dla mnie kształcenie, jego poziom jest bardzo ważny. Ale przecież nie samą nauką żyje człowiek. Sopocka Akademia Nauk Stosowanych ma wspaniałe położenie geograficzne. Jesteśmy w centrum Trójmiasta, blisko do Gdyni, blisko do Gdańska. Naprawdę nie tylko nauka, ale można też odpocząć. Nie ukrywam, że jest bardzo miło i przyjemnie pracować na uczelni, gdzie słyszy się od studentów, że lubią spędzać czas w murach tego budynku. Kształcimy na 10 kierunkach z obszaru biznesu, ekonomii, finansów, inżynierii zarządzania, architektury i sztuk projektowych. Poza tymi 10 kierunkami studenci mogą wybierać aż 20 profili dyplomowania. Godnym polecenia modelem kształcenia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych są tak zwane studia dualne, na których studenci pierwszy rok studiów pogłębiają swoją wiedzę ogólną z przedmiotów pozwalających im potem rozpocząć praktykę. Studenci 2 dni odbywają swoje zajęcia na uczelni, natomiast pozostałe 3 dni wykonują pracę zawodową w ramach umów podpisanych przez uczelnie z konkretnymi pracodawcami. Studenci po ukończeniu takich studiów wychodzą z dyplomem i z doświadczeniem zawodowym już 2-letnim. Są więc konkurencyjni na rynku pracy. Poza studiami w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym prowadzimy także studia w trybie online, czyli zdalnym. Studia online to bardzo ciekawy, ale też bardzo praktyczny sposób pozyskiwania wiedzy i zdobywania wykształcenia. Posiadamy bardzo nowoczesną platformę edukacyjną, ale co najważniejsze, jest ona bardzo funkcjonalna, jest bardzo przyjazna dla użytkownika. Studenci studiują w oparciu o materiały przygotowane na platformie EduPortal. Uczelnia udostępnia studentom profesjonalne materiały multimedialne, z których może korzystać student w każdym dla niego dogodnym czasie. Tę formę studiowania bardzo sobie cenią i chwalą studenci, którzy mieszkają z dala od naszej uczelni. Najczęściej są to osoby z Norwegii, Anglii, Szwajcarii. Z wielką przyjemnością też przyjeżdżają tutaj 2 razy w semestrze do Sopotu. Zajęcia na uczelni odbywają się tylko 2 razy w semestrze. Pozostały czas pracy możecie Państwo sobie sami dostosować do swojego trybu pracy i życia. Do tej pory grupy online były grupami niewielkimi, jednak podczas zjazdów studenci bardzo się ze sobą zżywali, zaprzyjaźniali i utrzymywali kontakty. Studia online to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które wykazują pewne ograniczenia czasowe. To nowoczesny i elastyczny sposób studiowania, pozwalający studiować nie tylko osobom pracującym, ale także mamom wychowującym dzieci.
normalne studia w trybie stacjonarnym wiążą się z koniecznością przyjazdu na uczelnię, z koniecznością organizacji noclegu. To wiąże się z pewnymi kosztami i nakładami czasowymi. W przypadku studiów online istnieje możliwość minimalizacji zarówno nakładów finansowych, jak i również czasowych. Dlaczego polecam Business and Languages? Ponieważ są to studia z przeszłością, studia, które kochają pracodawcy. Wszyscy mówią, o fajnie, nareszcie coś takiego się pojawiło w ofercie uczelni. Niekwestionowanym walorem Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych jest fakt podpisania wielu umów z bardzo prestiżowymi uczelniami zagranicznymi. To daje możliwość studentom podjęcia swojej nauki również w innych krajach Unii Europejskiej, ale także poza Unią Europejską. Na tych studiach uczycie się zarówno biznesu, ekonomii, finansów, podstaw księgowania, komunikacji, inwestowania, ale także doskonalicie naukę w języku angielskim, bo studia są prowadzone w języku angielskim, oraz uczycie się drugiego języka, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego lub szwedzkiego, a pracodawcy to doceniają. Za dodatkowy język dostajecie dodatkowe pieniądze. Dużą wartością studiów w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych jest bardzo rozbudowany system praktyk zawodowych. Studenci kończący swoją naukę w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych posiadają nie tylko dyplom, ale także doświadczenie zawodowe, co daje im pewną przewagę konkurencyjną na samym starcie swojego zatrudnienia. Kończąc staż, studenci bardzo często otrzymują oferty pracy od swoich pracodawców. Uczelnia ma podpisane z ponad 60 firmami umowy o właśnie odbywanie tych praktyk lub staży. W ogólnopolskim systemie monitorowania ELA nasi absolwenci uzyskują bardzo wysokie wskaźniki. W uczelni działa od wielu lat konwent pracodawców. To wspólnie z nimi możemy udoskonalać nasz program i reagować na bieżące potrzeby rynku pracy. Nasze kierunki studiów i zawody, które będą wykonywane po tych naszych studiach, to są często zawody zaufania publicznego, zaufania społecznego. Zawód księgowego, zawód finansisty, architekta, to są zawody, które muszą charakteryzować się bardzo wysokimi standardami etycznymi. My na to uczulamy. Zarówno jeśli chodzi o prawne aspekty, jak i aspekty ludzkie, jak i aspekty społeczne. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych kładzie się również duży akcent na rozwój kompetencji społecznych. Takie umiejętności jak sztuka współpracy w grupie, sztuka negocjacji, sztuka autoprezentacji to są te bardzo istotne kompetencje, istotne umiejętności, które pozwalają później studentom osiągnąć sukces zawodowy, ale też realizować swoje ambicje w przestrzeni społecznej bądź publicznej. Sopocka Akademia Nauk Stosowanych to doskonała droga do kariery zawodowej.